Siemanko moi kochani, dzisiaj pojedziemy sobie na ścieżkę rowerową, która nazywa się Kolej na Rower. Prowadzi ona starym śladem nieczynnej linii kolejowej numer 371, a całkowita jej długość to 48,6 km. Cały czas po asfalcie. Subskrybujcie mój kanał! Ejo, drodzy widzowie, dzisiaj jedziemy sobie troszeczkę na dłuższy dystans, ale wieje naprawdę jak cholera. Możecie poznawać już to miejsce, bo tak zaczynaliśmy odcinek, w którym jechałem kiedyś tam do Kargowej i tak dalej. Więc do zobaczonka dalej. Planuję dzisiaj zrobić 100 km. Może mi wyjdzie. W sumie to jak dojadę do Babi Mostu i Kargowej, to na pewno wyjdzie. Tu traktorek, słoneczko ładnie świeci. A pogoda dzisiaj naprawdę dopisuje, jest 13 stopni ponad. No, w końcu złapałem trochę wiatru w żagle, ale i tak wieje. No powiem wam, że w tej pomarańczy wszystkie żuczki moje. Przypomniałem sobie, że w Kargowie jest, kurczę, taki ładny widok na okolice z góry. A ja teraz mam inny telefon, także zrobię wam fajne zdjęcia, jak będę na miejscu. I cyk, Babi Most 10. Smardzewo sobie opuściliśmy, jest tam za nami. I jedziemy. Samolot leci. Wow. Zatrzymuję się zaraz napić. Zobaczcie widzowie, dotarliśmy. 25 km za nami, średnie tempo jakoś 27. Także ładnie, jest różnica fest. A my standardowo skręcamy w prawo. I właśnie tak trafiliśmy na ścieżeczkę. Fajny traktor jedzie. Powiem wam, że na 40C jechało się tu o wiele lepiej. Tutaj na takim ciśnieniu w oponach i takiej chudej oponie, takie tutaj są kurde dziury i wypukłości od korzeni, że jest mega niewygodnie. O, żeby tak gładziutko jak tutaj się jechało, to by było super. Chociaż i tak idealnie nie jest, ale zaraz zaczną się takie korzenie. Widzowie, ile samolotów dzisiaj lata? Już chyba piąty zauważyłem po drodze. Ale takich, wiecie, takich awionetek nisko. Fajnie to wygląda. Zobaczcie tylko, ja jadę. Cały czas jakby są takie wypukłe. Wypukły asfalt jest od korzeni, kurczę. O. Widzicie? Bo widzicie? W ogóle jadę tak sobie po ścieżce i myślę. I tak wymyśliłem, że kurczę, nie widziałem jeszcze na polskim YouTubie osoby. I ogólnie na YouTubie. Osoby, która jest w tak młodym wieku jak ja. Jeździ tak daleko jak ja i nagrywa. Witam was w Leśnikach. Ale fajnie to wygląda, jak tutaj takie pomarańczowa leży, to chyba igły są. Mogłem jechać tym asfaltem już obok normalnie, aż się wymęczyłem przez te wstrząsy. No ale wiecie, jestem przepisowy chłopak. Big Village. O, zobaczcie, teraz to super wygląda. W lecie, czy tam wiosną, jak były jeszcze liście, to nie było tego widać. Musimy tam kiedyś na dół zjechać. Zagadki jeszcze nie rozwiązałem, jak dojechać do tej ścieżki inaczej, nie asfaltem. O, to miejsce uwielbiam. Jak tu były liście, fajnie się jechało. Bo jest szybko i w miarę równo. Przestraszyłem się tych cieni, myślałem, że do dziury. O, właśnie tu były korzenie. Kochani, zbliżamy się do tego przecudownego widoczku zaraz. Ale zanim to, to poczekajcie trochę, bo tutaj jakaś przeszkoda na drodze. Co to? Jest i on, moi drodzy. Piękny widoczek. Robię foteczki, wstawiam wam. Zaraz zobaczycie. Lepiej wyszły niż wtedy S10, co? Się cieszyli. Rzadko kiedy idzie spotkać takiego pomarańczowego kolarza. Jeszcze w kasku enduro. Tak, drodzy państwo, tylko ja chyba potrafię jechać w kasku enduro na szosie. Nie mam innego. Halo, żyjemy? GoPro mi się zwiesiło, musiałem się zatrzymać i wyjąć baterię. No to kochani, nici z POV, bo mi się posypał uchwyt do GoPro. Ojoj, no wiekowy już był. Wiekowy już był, to akurat normalka. No spróbuję, kurczę, nagrywać z ręki i do kieszeni będę brał GoPro, także zobaczymy. Autopauza mi nie działa i maleje mi tempo. No i takim sposobem właśnie wydostaliśmy się z Kargowej. Jedziemy tą drogą, tą, którą lubię, ale nie lubię, bo jest to pobocze głupie, ale dziur teraz pełno. Jestem zmuszony trzymać wam kamerę. O, patrzcie. Już tutaj budowa naprzód. Denerwuje to trochę, że za każdym razem muszę
rozpinać kieszeń i wyciągać kamerę, ale jakoś sobie poradzimy. Widoczki tutaj naprawdę świetne. Ciśniemy, kurczę, na kolej, na rower, na ścieżeczkę fajną. Zbliżamy się do miejsca, w którym nagrywałem odcinek, gdzie był taki ładny, powiedzmy, cinematic chwilowy. Zaraz wam pokażę. Kocham lasy w tej okolicy, naprawdę. Są przepiękne, dużo mchu. I ogólnie to powietrze jest takie fajne, czyste. Kurczę, aż czuć inne powietrze niż u nas. Zbliżamy się do tego miejsca już, zaraz wam pokazuję. O, to właśnie jest tutaj. Tu jest to drzewo, tu jest ta ścieżka, o której mówiłem, że kusi. I jedziemy sobie na Wilcze, tylko tym razem nie nad jezioro, tylko no w planach mam, żeby zawitać dzisiaj do Nowej Soli. My nie myliśmy kierować się na Wilcze, tylko na Uście. O, przejęzyczyłem się, źle powiedziałem, znaczy. A w tym Uściu, widzowie, miałem niespodziankę, bo zaczął gonić mnie pies. Człowiek jedzie sobie tutaj równym tempem, a teraz, kurczę, się zmęczyłem. Zbliżamy się właśnie do Kolska. To, co już tam widzicie, to jest właśnie Kolsko. Powiem wam, że troszeczkę zgłodniałem. Muszę zacząć wozić ze sobą kasę. Albo muszę zajechać do jakiegoś sklepu, gdzie można płacić blikiem. Chociaż nigdy jeszcze tego nie robiłem. Jak lubicie zapach drewna, to polecam to miejsce. Szybko się tylko zatrzymam i opowiem wam coś o tych mostach. Ścieżka prowadzi po starych torach kolejowych. I na niektórych można nawet jeszcze zobaczyć osmoloną tą górę. Także bardzo ciekawe to jest. Fajna ciekawostka. Jak tu jest pięknie, widzowie. Ja pierdziu. Naprawdę. Uwielbiam to miejsce. A oponki cichutkie. Tutaj wioska jakaś. Fajnie. Na rower to chyba najdłuższa ścieżka w mojej okolicy. Co policja robiła? Zobacz. Mhm. Widziałeś? Mhm. Mamy GPS-y wbite. O. Jak ci ktoś podjeżdżali rower, to znajdą w ciągu 10 minut. Mhm. Widzisz, zobacz. Fajnie. Tam jest po stronie wbity numer i tu jest taki sam. Mhm. A kogo pan pozdrawia? Marchewkę. O. Albo Ignaciaka. Dobra, tam był, to przekażę. Dobra. Po prostu mam... Niech mam marchewkę, odwieźli mnie. On kiedyś jechał tutaj wtedy i przez zawodzeniu przebił koło. Mm-hmm. Przyszedł do mnie na podwórek, poszedł do księgarni, kupił sobie nową dętkę i przysiedział mnie i dojechał. Mm-hmm. Cykam się zawsze tak zostawiać rower. Widzowie, są rzeczy, których po prostu nie nagram bez szalek, także... Kurczę, chciałem wam nagrać, jak wchodzę do Żabki i tak dalej, takie fajne przebitki. Ale się zbytnio nie da, teraz jadę po ulicy, akurat nic za mną chyba teraz nie jedzie. To coś tam chcę wam nagrać w Zielonej Górze na pewno. Widzowie, nie sądziłem, że dojadę tutaj w tym miesiącu, naprawdę. Tu jest autostrada S3. A my jedziemy sobie fajnie obok. Prosto do Zielonej Góry. A i przy okazji miałem taki jeden mały incydent, bo wrzuciłem sobie przerzutkę na 10. I jestem brudny. Też. Bo jakoś musiałem to, kurczę, wziąć, ale nie wiem dlaczego tutaj.
bardziej rękawiczką zahaczałem, ale no nie wiem, jakoś się przeniosło. Wjeżdżamy sobie do tunelu. Wjeżdżamy sobie do tunelu. Subskrybujcie mój kanał! Widzowie, przede mną Zielona Góra, a dokładniej Racula. Ja nie mam siły trzymać GoPro, chcę się skupić tylko na jeździe, także zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, a ja widzę się z wami, jak już zrobię ten uchwyt na klatę. Także siemano, strzałeczka.